naszą amunicję do magnumów. Skocz. Bardzo dziękuję, że się posłuchałaś. No, tutaj zrobimy sobie zapis. Idziemy do tego Damoklesa. O, tutaj jest jak... tutaj jest chyba nic z aniwersarium, tutaj nie zmieniali, bo były te noże takie ogromne. Tutaj by trzeba było uważać, bo na razie jeszcze nic się nie dzieje, ale później jak to będziemy klucz, to jeśli możecie skojarzyć, to on, te noże będą się na nas rzucać. Rzucać dosłownie. Tutaj żadnych apteczek nie było. Jedyna różnica, jaka jest w tym pomieszczeniu, to to, że nie ma tutaj tych kolców. Albo nie, albo mogą być, albo się pojawią. Albo się pojawią. W każdym razie sobie zapiszę znowu. No mamy tutaj... Na pewno musi być tu jakaś apteczka, no. Dawno nie dostawaliśmy żadnych dobroci. Dobroci, apteczek, czegokolwiek. No tylko ta amunicja do magnumu. Czy to w ogóle coś zmienia? Dobra. Widzę, że jednak moje prośby zostały spełnione. Mamy tutaj apteczkę małą, amunicja do shotguna i coś tam jeszcze widziałem. Ja nic nie widziałem, to po prostu migocząca tekstura. Niestety, ale zawsze coś. Więc ja tutaj znowu zapiszę, naprawdę postaram się uczulić to na zapisywanie. Będzie mi to tu potrzebne. No. Idziemy. No i tutaj trzeba będzie uważać. Tylko nie wiem dlaczego, ale te cienie, one tak dziwnie spadają. One tak skręcają. Nie widzieliście może? Patrzcie. Widzicie? One tak wirują te noże. Dziwnie. Nie wiem, jak to jest możliwe. Znowu zapiszę. Tak, zapiszę. Patrzcie, on na mnie... On normalnie na mnie leci. No, to jest nie fair. Dlatego ja znowu zastosujemy metodę, która będzie się opierać głównie na... na bieganiu. Tylko dlaczego... Nie wiem dlaczego zawsze na początku mi tak ścina trochę. No. Dobra, sprawdźmy, czy to w ogóle... Nie. Nie, czuję się zbyt niebezpiecznie, bo one strasznie tak skręcają dziwnie. Dobra, biegnijmy sobie. No jak to? Przecież nic mi nie dotknęło. Nie wiem. Te z aniwersarium było bardziej do zniesienia. To jest bardzo wkurzające. Bardzo, ponieważ jak to tak skręca dziwnie, to jest nierealistyczne i no, można przecież przez to zginąć. No więc tak, tutaj się dużo zapisu przyda. Bo ja nie wiem gdzie... Nie wiem gdzie co na nas czyha. Widzicie, jak zacznę biegać, to oni... To one automatycznie już mnie zabijają.
dlatego postaram się nie biegać. A jak już mnie coś zabije, to trudno, niestety, ale... Teraz możemy sobie pobiegnąć. No i to wszystko. No fajnie. Znaczy wszystko. To wszystko z tego Damoklesa. A zresztą to nie wiem. A zresztą to nie wiem, gdzie oni są. Na pewno. Na pewno. Tutaj powinniśmy już iść na dół. Nie, albo nie. Tam była w ogóle jakaś dźwignia? Tam coś jest. Jakiś... To są jakieś... Jakaś teksturka. Jakaś teksturka. O, tutaj są osadki. To mogę... To fajnie jest. Ale nie jestem pewnie co do tych dźwigni, bo... Możliwe, że jakąś pominąłem. Zobacz. Zejdę tam, a jeśli się okaże, że nie, no to... Patrzcie, tutaj są te dwa, te klucze. My mamy dwa. Zobaczmy, co z tą teksturką dziwną. To wygląda jak... To wygląda jak drzwi do jakiegoś sekretu. Dziwne, bo tutaj nie ma żadnych dźwigni. Jest! Jest dźwignia. Ale to do Atlasa. Dobra. Mniejsza z tym. Ważne, że mamy... nie tak. Ważne, że mamy przynajmniej wszystkie drzwi otworzone. Idziemy na samą górę i po te resztę kluczy, nie? Te dwa klucze. Były ich chyba dwa. A tutaj się nie dało wspiąć. Bo po co? Oczywiście, bo po co? Mogę też pomyśleć, że zamknięcie tych wszystkich dźwigni powoduje otwarcie się tych dolnych drzwi, ale co do tego nie jestem w ogóle pewien. Może tak być, ale nie musi. To był ten tor. Ale nie chcę do tora. I tam są zamknięte, czy mi się wydaje? Nie, na szczęście otwarte. Dobra, więc idziemy do Atlasa. Tutaj były te toczące się kule. I szympans. Szympans, jak może. Goryl. Który zabiera mi bardzo dużo życia, o dziwo. Nie wiem, dlaczego to zawsze mi się wydaje podejrzane, jeśli widzę jakąś dźwignię pochylnie. Czy dźwignię? Może by to przycisk. O, widzicie, tam jest. Tam to coś jest.
Tylko że jest problem, bo tutaj jest to. Apteczka, tylko ona może nas doprowadzić do śmierci. Chyba, że to w ogóle nie zadziała. Nie, nie robię zapisu, bo nie wiem. Ej, no. Zrobię zapis. Ale inny, na innym skrocie. Patrzcie, no. Nie, to nie. Muszę trochę bardziej naprzód. O, udało się. Nie, tutaj się już nie da. Pytanie tylko, czy tam coś się zmieniło. Nie, otwaliśmy drzwi, ale nie chcemy przejść przez drzwi. Nie chcemy, ponieważ tutaj mam jeszcze ten klucz do zabrania. No, dobra, ten klucz, gdzie był ten klucz? Super. Okej, dobra, mamy ten klucz nasz. Ale ujęcie. I to w Tomb Raiderach ujęcia są boskie. Na szczęście z takich wysokich, przepaści to nie stracimy dużo życia, na szczęście. Bo Lara jest w pierwszych częściach bardzo odporna na takie upadki. Mi się tam podoba. Ja tam nie mam nic przeciwko. To tylko działa na naszą korzyść. No, fajnie. Nie lubię czegoś takiego, jak w ostatnim momencie trzeba się chwycić, a Lara się nie chwyci. Nie wiem, to jest trochę...